przygotowujemy się technicznie, organizacyjnie, ale przede wszystkim sanitarnie do tego, żeby zarówno żłobki, jak i przedszkola funkcjonowały w pewnym zakresie od 18 maja. Jeżeli sytuacja związana z epidemią nie ulegnie jakiejś drastycznej zmianie, pogorszeniu, to ten termin jest terminem takim podstawowym. Jeżeli by coś się zdarzyło, to będziemy wcześniej komunikować zmianę, na przykład na termin 24 maja. W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania procedur wszystkich, które pozwolą nam bezpiecznie przyjmować dzieci, opracowywanie regulaminu przyjęć, w którym będą zawarte informacje dotyczące tego, kto ma pierwszeństwo na przykład do przyjęcia. My musimy spełnić warunki sanitarne, które są zapisane w wytycznych GIS-u. W związku z tym w jednym oddziale nie będzie mogło przebywać więcej niż 12 dzieci, 4 metry kwadratowe na jedno dziecko plus opiekun. Oczekujemy na środki, które mamy otrzymać w najbliższym czasie. Te, które mamy, to oczywiście sale są dezynfekowane. Te wszystkie zabawki, które są miękkie, są oczywiście chowane. Natomiast klocki, samochody, te wszystkie plastikowe, które będą możliwe do zdezynfekowania, będą po prostu dla dzieci służyły do zabawy. W tej chwili oczywiście zabezpieczamy sprzęt na ogrodzie. Został zaklejony po prostu taśmami, oklejony taśmami. Jedynie dzieci będą mogły się po prostu bawić tutaj na trawie, na tarasie przedszkola. Oczywiście cyklicznie będą wychodzić z przedszkola około 12 dzieci z opiekunami na teren przedszkola. Pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci tych osób, które pracują na przykład w służbach medycznych lub nie mają możliwości pracy zdalnej, także pracy w handlu lub przedsiębiorców, którzy prowadzą pewne działania związane z COVID-em. Staramy się opracować również jakieś sposoby postępowania z dziećmi, żeby zachować bezpieczną odległość, co jest trudne. W związku z tym bardzo cieszę się, że został termin przesunięty. Da nam to trochę więcej czasu na takie solidne przygotowanie się do przyjęcia dzieci, żeby były u nas bezpieczne i żeby również personel był bezpieczny. Będą instrukcje, będą oświadczenia rodziców, oczywiście na zgody, bo bez zgody rodzica absolutnie temperatury dziecko nie będziemy mogli zmierzyć. Mamy opracowane już procedury, będzie rejestr tych temperatury, którą będziemy dziecku badać. Z rodzicami jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. Zadzwoniłam do wszystkich 100 rodziców, zapytać, jakie są ich potrzeby względem powrotu do żłobka. Dzięki temu zasięgnęłam informacji, że mniej więcej połowa chciałaby wrócić, połowa jeszcze na razie, dopóki można pobierać zasiłek opiekuńczy, chce zostać z dzieckiem w domu, bo nie czuje się bezpiecznie. My mówimy o jednostkach publicznych. Jeśli chodzi o jednostki niepubliczne, to one samodzielnie podejmują decyzje. Te dzieci, które powrócą do żłobków, są objęte normalnymi opłatami, te dzieci, które nie będą oczęszczały, tych opłat rodzice nie będą ponosić. Przygotowujemy wariant taki, że personel będzie pracował rotacyjnie, żeby w razie czego móc zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie placówki. W momencie, jeżeli będziemy przygotowywać się do otwarcia i wtedy z konkretnymi rodzicami, będziemy oczywiście o wszystkich procedurach, które są jeszcze w trakcie opracowywania, informować i oni będą musieli się na piśmie z nimi zapoznać, że wiedzą, że są takie i że muszą się do nich stosować.